Informacje o Tom Soul w stanie Missouri są skąpe. Żadna biblioteka, archiwum czy strona internetowa nie wspomina o tym mieście. Jedyną wzmianką o tym mieście, jaką udało mi się znaleźć, był plakat datowany na lata 60., który inny kolekcjoner otrzymał przy zakupie rzadkiej książki. Plakat był złożony w środku jako zakładka. Zaproponował mi jego sprzedaż, ale odmówiłem. Coś w tym jest nie tak. Nie należy do nas, więc nie chcę go w moim domu. To była straszna rzecz, która przytrafiła się Fosterom Douglas Ray Cleavon. Opublikowano w czerwcu 2006 roku. Część druga. Syn. Jaskinie wokół Tom Soul są chore. Przeciekające i chore. Miejscowi powiedzieliby ci, żebyś trzymał się od nich z daleka. Nie mogę się z tym nie zgodzić. Dr Malcolm Fisk, historyk i folklorysta z Uniwersytetu Missouri, był na tyle łaskawy, że pozwolił mi kontynuować nasz wywiad po opowiedzeniu incydentów z udziałem wstrząsającej, zamaskowanej postaci, która nękała miasto przed zabójstwem Teresy i Gideona Fosterów. Niepokojący opis mężczyzny i jego fiksacje na straszeniu ludzi w mieście sprawiły, że poczułem, że demon z Tom Souls był nierozerwalnie związany z morderstwami. Kiedy zapytałem doktora Fiska, co odróżnia system jaskiń w Tom Soul od innych jaskiń i opuszczonych kopalni, które są rozrzucone po reszcie gór Ozark, dostarczył mi zasobów do zbadania historii Tom Soul od jego założenia. To, co odkryłem, było szokująco mroczne. Tom Soul zostało założone na początku XIX wieku i przez większość tego czasu było jedynie miejscem, w którym traperzy i górnicy zatrzymywali się, aby się napić. Ta spokojna egzystencja została brutalnie przerwana przez początek prohibicji w 1920 roku. Bez legalnych destylarni, bimbrownicy i przemytnicy zaczęli w pełni wykorzystywać rozległe, naturalne kryjówki zapewniane przez same Ozarks, ku wielkiemu rozczarowaniu federalnych stróżów prawa. Lokalne siły policyjne z radością patrzyły w inną stronę, prawdopodobnie dlatego, że były odbiorcą taniej gorzały, ale na szerszą skalę Tom Soul stanowił problem. Z sennego miasteczka wypompowywano mocny, wysokiej jakości alkohol bez żadnej realnej konkurencji, który szybko rozprzestrzenił się na okoliczne hrabstwa. Kiedy pukali agenci federalni, bimbrownicy po prostu uciekali ze swoimi zapasami do jaskiń, gdzie agenci spoza miasta nie byli w stanie bezpiecznie za nimi podążyć. W chłodną górską noc jesienią 1928 roku egzekutorzy prohibicji udali się do Tom Soul po raz, jak się okazało, ostatni. Spędzili tygodnie, doprowadzając sąsiednie miasta do szału, przekonując duchownych i przestrzegających prawa obywateli, że przemytnicy i bandyci w Tom Soul stanowią zagrożenie dla amerykańskich wartości i dla dobrego Słowa Bożego. Uzbrojeni, szturmowali jaskinie bez ostrzeżenia dla ludzi w środku. Wiedzieli, że bimbrownicy uciekną do jaskiń. Przynieśli więc ogień. Kiedy bimbrownicy ukryli się, policja rozlała zawartość destylarni wzdłuż całych jaskiń, gdzie urobek podążał tropem bimbrowników. U wylotu każdej jaskini w Tom Souls policjanci dodali podpałki, krzesiwo, kłody, wszystko co tylko przyszło im do głowy. Operacja obejmowała także jaskinię Fostera. Gdy grupa była już usatysfakcjonowana, podpalili jaskinię. Bimbrownicy próbowali uciekać, stawiając czoła prawu i nieuchronnej śmierci, ale nie mieli wyboru. Policja zablokowała wyjścia. Ludzie dusili się dymem, płuca zwęglały się od palącego gorąca. Dusili się na śmierć, ogień pochłaniał tlen, zanim mogli dostać szansę. Płonęli. Ubrania stawały w płomieniach, a gdy uciekali do wyjścia po pomoc, byli rozstrzeliwywani.
W jaskini Fostera mężczyzna prawie wydostał się z ognia, zanim funkcjonariusz federalny postrzelił go w kolana. Świadkowie twierdzą, że było to prawdopodobnie celowe. Mężczyzna wpadł do ognia i próbował przeciągnąć się do przodu, ale kamienna podłoga jaskini była zbyt gorąca i spłonął żywcem. Nikt, kto tej nocy wszedł do jaskiń, nie przeżył. Wydawało się więc, że nawet przed tą krwawą nocą 1976 roku posiadłość Fosterów była przystanią dla okrucieństwa. Kiedy ponownie skontaktowałem się z sąsiadem, z którym wcześniej przeprowadziłem wywiad, twierdził, że młody Foster był zaabsorbowany historią miasta. Elroy, mój brat, kumplował się z Christopherem, ale nigdy za nim nie przepadałem. Nie lubię mówić źle o zmarłych, ale jestem po prostu szczery. Był dziwny, nawet zanim zachorował. Nie był też typem kościelnego, co bardzo denerwowało jego ojca. Nie pamiętam nic więcej, ale jeśli chcesz pogadać z Elroyem, mogę go uprzedzić. Elroy, który poprosił mnie o pominięcie jego nazwiska na prośbę brata, obecnie mieszka w Kalifornii ze swoim partnerem, gdzie jest zatrudniony jako nauczyciel. Wahał się mówić o morderstwie Teresy i Gideona Fosterów, ale chętnie podzielił się informacjami, gdy wyjaśniłem, że jestem bardziej zainteresowany poznaniem ich życia, a konkretnie ich syna. Nie zasłużyli na to, powiedział mi Elroy. Nienawidzę tego mówić, ale z perspektywy czasu część mnie odczuwa ulgę, że Christopher odszedł, kiedy to zrobił. Może w jakiś sposób go to oszczędziło. Dorastając, mieszkałem w małym domku na obrzeżach Tom Soul. Byłem najstarszym z 6 chłopców i desperacko potrzebowałem poczucia prywatności. Christopher był taki sam jak ja, ale był jedynakiem. Myślę, że znaleźliśmy w sobie nawzajem ukojenie. Jego dom był miejscem, w którym mogłem uciec i myślę, że jego rodzice byli szczęśliwi, że Chris ma kumpla w swoim wieku. Zawsze byli miłymi ludźmi. Może byli troszkę zbyt protekcjonalni, ale nadal byli bardzo mili. Myślę, że jego tacie ciężko było zostawić maskę pastora za drzwiami. Dorastaliśmy robiąc wszystko razem. Pomimo tego, że było to pustkowie, dzikie dzieciaki miały mnóstwo rzeczy do robienia. Może dlatego, że byliśmy daleko na odludziu. Nie mieliśmy salonu gier ani teatru, więc większość czasu, kiedy nie byliśmy w szkole lub w domu, spędzaliśmy na odkrywaniu lasu. Jeśli wracaliśmy do domu przed zmrokiem i obiecywaliśmy, że nie pójdziemy do jaskiń, nasi rodzice cieszyli się, że jesteśmy niezależni i wyrywamy się spod ich opieki. Przypuszczam, że to były troszkę inne czasy. Chris miał prawdopodobnie około 13 lat, kiedy po raz pierwszy poważnie zachorował. Musiał pojechać do szpitala w Branson, ponieważ miał zapalenie płuc. Kiedy wrócił do domu, czuł się, jakby zostawił za sobą wszystko, co czyniło go zdrowym młodym mężczyzną. Nigdy też tak naprawdę już nie wyzdrowiał. Myślę, że wtedy zaczął czytać więcej o historii miasta. Może z perspektywy czasu było to trochę chorobliwe, ale po powrocie do domu lekarz kazał mu leżeć w łóżku. Nie miał wiele do roboty poza patrzeniem na tę cholerną jaskinię i myśleniem. Zaczęliśmy więc spędzać mniej czasu na zewnątrz, a więcej w małej bibliotece obok biura burmistrza. Pomogło mi to uświadomić sobie, jak bardzo kocham klasyczną literaturę, nawet jeśli nie jest ona tak ekscytująca. Nikt poza mną i jego rodzicami nie wiedział, jak bardzo pogorszył się jego stan zdrowia, dopóki nie zaczął lunatykować. Na wstępie dodam, że było to na tyle małe miasteczko, że każdy znał każdego. A dzisiaj inne i większe miasta sprawy nie potoczyłyby się w ten sposób. Ale w Tom Soul? Elroy westchnął. To po prostu miało sens. Nie robić wokół tego wielkiego halo. Za pierwszym razem mieliśmy 14 lub 15 lat. Dopiero zaczynaliśmy liceum. Pewnej nocy jeden z naszych sąsiadów poszedł po coś do piwnicy, a tam w ciemności siedział Christopher.
Oczywiście właściciel domu chwycił za broń i kazał mu wyjść, bo go zastrzeli, ale dość szybko stało się jasne, że Chris nie miał pojęcia, że tam się znalazł. Był zdezorientowany i płakał, błagając o życie, a biedny, oszołomiony sąsiad musiał obudzić Fosterów, aby odebrali syna. Nikt, nawet jego rodzice, nie mogli zrozumieć, jak się tam dostał, nie budząc nikogo i nie zostawiając żadnych śladów. Nikt nie wiedział, jak długo siedział w tej wilgotnej piwnicy. Sam. W ciemności. Śniąc. Zabrali go z powrotem do lekarza. Doktor powiedział, że to tylko ciężki przypadek lunatykowania i tak to zostawili. Ot, nieszkodliwa dolegliwość. Chris nie czuł się wypoczęty po takim epizodzie, ale to mu w żaden sposób nie szkodziło. Wieści w mieście szybko się rozchodzą. Następnym razem, gdy ktoś znalazł Christophera w swoim domu, nie zawracał sobie głowy przedstawieniami. Po prostu dzwonili do jego rodziców, aby zabrali go do domu. Po jakimś czasie stało się to wręcz normalne. Przerażające oczywiście, ale po prostu takie o dziwactwo miasta. Nikt nie chciał przecież urazić pastora. Dorośli starali się być uprzejmi, ale dzieci nie były tak przywiązane do małomiasteczkowej polityki. Był dziwny, chorowity, spędzał dużo czasu w domu. W tym czasie Christopher był już prawdziwym łobuzem. Miał długie włosy. Można powiedzieć, że nasza dwójka była trochę cyganeryjna. Dziewczyny za nim przepadały, ale inni chłopcy niezbyt go lubili. Pamiętam, że mniej więcej w połowie pierwszego roku napadła na nas grupa starszych nastolatków, gdy szliśmy do szkoły. Spuścili nam łomot. Miałem podbite oko przez 6 miesięcy. Przytrzymali Christophera i odcięli mu włosy. Nazwali go też kilkoma wyzwiskami, których nie sądzę, by można było wydrukować w artykule. Potem byliśmy już tylko we dwoje. Kiedy jego choroba się pogorszyła, przychodziłem codziennie z jedzeniem dla niego i jego rodziców. W gorsze dni czytałem mu albo przynosiłem płyty i słuchaliśmy muzyki. Sprzątałem po tym, jak zwymiotował, i słuchałem, jak narzekał na wszystkie tabletki i herbatki, które jego mama kazała mu pić. Kochałem Christophera. Część mnie wciąż go kocha. Kochałem go w sposób, o którym nie mogłem nikomu powiedzieć, dopóki nie przeprowadziłem się daleko, daleko od zaściankowego Missouri. Ale Chris wiedział. Nigdy nie poczułby czegoś takiego do mężczyzny, ale zaakceptował mnie tak samo. Kiedy mieliśmy około 21 lat, wybraliśmy się nad strumień w posiadłości jego rodziców, głównie przez wzgląd na stare czasy. Elroy wymówił strumień bardziej jako strumień, co było jedyną rzeczą w jego mowie, która zdradzała jego pochodzenie z Missouri. To był jeden z jego ostatnich dobrych dni. Był ranek, a pogoda była wspaniała. Siedzieliśmy na brzegu potoku z nogami w wodzie, nawet nie rozmawiając. Po prostu cieszyliśmy się przebywaniem na zewnątrz. Woda była ciemnobrązowa, ale zbyt płytka, by ukryć coś więcej niż zbłąkaną rybkę. A potem zafalowała. Mężczyzna wynurzył się z wody, wystawiając wszystko powyżej pępka na chłodne powietrze wczesnej wiosny. Wiedziałem, że to on, z tą cholerną, przerażającą maską. To był demon Tom Soul. Cofnąłem się od brzegu przez zarośla, starając się zachować jak największy dystans między sobą a tym dziwadłem. Christopher prawie nie zareagował. Zastanawiałem się, czy w jakiś sposób się tego spodziewał. Hej, powiedział. Brzmiał, jakby miał Marlboro zamiast strun głosowych. Mój oddech był nierówny, ale Christopher wyglądał na opanowanego jak zawsze. Chcesz zapalić? Zapytał Christopher. Chciałem mu powiedzieć, że musimy uciekać, ale zamarłem. Nie mogłem zapanować nad moim ciałem na tyle, by wydać z siebie jakikolwiek dźwięk. Jego oczy błyszczały i wynurzył się z wody. Był zupełnie nagi, a jego mięśnie były zarysowane i żylaste. Podpłynął do Christophera i stanął przed nim. Chris wyciągnął z kurtki paczkę papierosów.
nigdy nie palił. Nie wiem, dlaczego je miał. Dzięki, dzieciaku, powiedział. Wsadził całego papierosa do ust, a po chwili wysunął go z powrotem z pomiędzy warg. Koniec był zapalony. Dym jednak nie pachniał normalnie. Na pewno był to tytoń, ale było w nim coś jeszcze. Był taki miedziany, ziemisty. Christopher odwrócił się do mnie, gdy wciąż leżałem na ziemi. Powinieneś już iść, El, powiedział. To nie jest coś, przy czym powinieneś być. I ja, Douglasie Rayu, byłem cholernym tchórzem. Te słowa wyrwały mnie z paraliżu na tyle, że stanąłem na nogi i pobiegłem do domu. Kilka dni później skontaktowałem się z jego rodzicami, by sprawdzić, jak sobie radzi. Powiedzieli mi, że jest chory, ale był w domu. Nie mogłem się zmusić, aby odwiedzić go ponownie. Noszę to w sobie do teraz. Tamten dziwny dzień w lesie był ostatnim razem, kiedy widziałem Christophera Fostera. Według miejskiej gazety pogrzeb Christophera był niespodziewanie duży. Odbył się w pochmurny dzień i miał zamkniętą trumnę. Zmarł po długiej walce z zaburzeniami układu odpornościowego. Elroy nie zgłosił, że widział demona. Kilka dni po naszym wywiadzie otrzymałem e-mail od Elroya. Powiedział mi, że rozmowa o jego dzieciństwie i Christopherze rozbudziła jego pamięć. Była pewna historia o mieście, którą Christopher był zafascynowany. Kilkadziesiąt lat przed incydentem z przemytnikami nieznajomy odwiedził Tom Soul. Przybył do Missouri pociągiem i twierdził, że odwiedza swoją rodzinę w górach. Ten gość był dość dziwny. Jego włosy były splątane i długie, twarz była gładko ogolona, a zęby były małe i zadbane. Nieznajomy śmiał się głośno i maniakalnie w nieodpowiednich momentach, ale poza tym wydawał się nieszkodliwy. Zatrzymał się w gospodarstwie z mężczyzną, jego żoną, ich synem i córką. Minął tydzień i ludzie widzieli nieznajomego w mieście. Grał w karty, prowadził nietypowe, ale przyjazne rozmowy. Mówił dużo o tym, jak pięknie jest w jaskiniach. Jarzące się robaki i złoto, powtarzał sklepikarzowi. Minął tydzień i nikt nie widział rodziny. Aż pewnego dnia kilku mężczyzn postanowiło sprawdzić ich posiadłość. Była ona doszczętnie spalona. Nieznajomy mieszkał w popiołach. Jego rzeczy były nieskazitelnie czyste wśród wszystkich wraków. Organy ścigania przeszukały las. W końcu je znaleźli. Ciała rodziny. Wszystkie oprócz nastoletniej córki. Bezkrwawe, owinięte warstwami gipsu i materiału. Oparte o skały głęboko w pierwszej komnacie jaskini Fostera. Ponad owinięciami ciała były ubrane w najlepsze niedzielne stroje. Nieznajomy przebywający z rodziną został szybko aresztowany i stracony bez procesu. Małomiasteczkowa sprawiedliwość, pomimo tego, że mężczyzna twierdził, że jest niewinny. W dniu egzekucji pod szubienicą śpiewnym głosem odmówił modlitwę i poprosił o tytoń do rzucia. Powieszono go, gdy z ust ciekła mu pulwocina. Wiele lat później spod podłogi lokalnego sklepu spożywczego wydobywał się dziwny zapach. Tego samego sklepu, który dzisiaj działa w Tom Soul. Niewątpliwie była to zgnilizna. Sprzedawca upierał się, że zna przyczyny. Być może produkt gdzieś utknął i się zepsuł. To stawało się jednak coraz silniejsze. Powiedział, że to naprawi, ale nic się nie poprawiło. Zbyt wielu ludzi narzekało, a mieszkańcy miasta naciskali na organy ścigania. Deski podłogowe były zrywane jedna po drugiej. Przez lata, nie wiedząc o tym, mieszkańcy miasta spacerowali, robili zakupy i jedli nad ciałem nastoletniej dziewczyny. Była owinięta pasami materiału i gipsu, podobnie jak reszta jej rodziny. I ubrana była w piękne koronki. Na gipsie na jej głowie namalowano podobiznę jej twarzy.
Nastąpił rozkład i zbrodnia sprzedawcy została ujawniona. Przyznał się do winy. Niezwykły nieznajomy był tylko nieznajomym, a bardziej złowrogi potwór czaił się wśród mieszkańców miasta. Przez lata sprzedawca miał obsesję na punkcie nastoletniej córki zamordowanej rodziny. Patrzył, jak dorastała. Zdecydował się, że chce ją mieć. Potrzebuje jej, a jedynym sposobem na to było zabicie jej rodziny i zabranie jej do siebie. Musiał się upewnić, że nie będzie mogła uciec, więc ją też zabił. Został powieszony i pochowany obok niezidentyfikowanego, nieznajomego w nieoznaczonym grobie, gdzieś poza miastem. Według niektórych wersji jego ciało zostało spalone lub po prostu wrzucone do szybu kopalni gdzieś w lesie. Zapytałem Elroya, dlaczego uważa, że Christopher był zainteresowany tą historią, a on powiedział, że w tamtym czasie po prostu myślał, że Christopher lubi ją z tego samego powodu, dla którego można lubić każdą historię o duchach lub jakąś lokalną legendę. Ale po naszej rozmowie Elroy rozmyślał. Myślał o dniach i tygodniach poprzedzających śmierć Christophera i o dniach poprzedzających morderstwo jego rodziców. Dotarł do ludzi, których znał z tamtych czasów i udało mu się zdobyć oficjalny zapis dowodów odzyskanych z domu, w którym Fosterowie mieszkali do przedwczesnej śmierci. Pomyślał, że ja także muszę to zobaczyć. Przedmioty znalezione w rezydencji Teresy i Gideona Fosterów. Zakrwawiona poszewka na poduszkę. Typ A, Teresy Foster, przecięta nożem. Jedna strzelba należąca do Gideona Fostera. Zużyte łuski należące do Gideona Fostera. Jeden nóż myśliwski marki Ferry & Clark, znaleziony w zlewie. Ślady krwi typu AB, Gideon Foster. Rozbryzgi krwi na zlewie. Typ AB, Gideon Foster i typ 0, przypuszczalny intruz. Spalone ubrania w kominku należące do Teresy i Gideona Fosterów. Spalony skalp znaleziony w kominku należący do Teresy Foster. Zakrwawiona kość szczękowa należąca do jelenia bielika typ AB, Gideon Foster i typ 0, przypuszczalny intruz. Zakrwawione odciski skarpet pasujące do męskiego buta w rozmiarze 8, przypuszczalnie należące do Gideona Fostera. Krew zarówno typu A, jak i typu AB. Gołe odciski stóp należące do nieznanego podejrzanego. Jednoczęściowy odcisk palca należący do nieznanego podejrzanego. Jednoczęściowy odcisk palca niemożliwy do zidentyfikowania. Jedna próbka plamki krwi w kominku. Typ B. Przypuszczalnie należąca do Christophera Fostera. Dziękuję za obejrzenie mojego materiału. Jeżeli on się spodobał, zostaw łapkę oraz subskrypcję, jeśli na to zasługuje. Jeżeli chcesz zaproponować mi pastę, którą powinienem przeczytać, możesz to zrobić na dwa sposoby. Wysłać swoją propozycję lub gotową pastę na moim serwerze Discord. Wystarczy, że po wejściu na niego weźmiesz sobie rangę creepypasty. Lub możesz wysłać mi ją na maila podanego w opisie i w informacjach o kanale. Dziękuję, że poświęciłeś mi swój czas i do zobaczenia w kolejnych materiałach.